Co my tu mamy w tej rurze układu ssącego? To by można powiedzieć, że dosyć grubo takiego piaseczku. Silnik Janmar, jak z Poloneza. Śladów pochłonowania nie ma, ale za to jest dużo rys z góry na dół. Szacunkowy koszt naprawy silnika też nie będzie mały. Witam serdecznie warsztatu firmy Korbanek w Tarnowie Podgórnym. Warsztat, na którym stoją właściwie ciągniki Massey Ferguson. Tu mamy taki model 5460, ale to w osobnym jakby filmie. Tutaj 5435, ten ciągnik, który niedawno był, film z niego, gdzie te koszty naprawy no, były dosyć spore. Ja tutaj nie jestem upoważniony, żeby mówić, ile faktycznie jest do zapłaty przez klienta. Natomiast no, widać, ciągnik tutaj został dosyć gruntownie nawet odświeżony. I w zasadzie gotowy praktycznie do odwiezienia ten ciągnik, 14-letni ciągnik, który około 6000 godzin, troszeczkę przy nim było tu porobione, ale jeszcze tutaj jest taka wisienka na torcie, klient zdecydował się, żeby założyć też przy okazji od razu, jak już jest na warsztacie, nowe tylne opony. No i takie też opony tu zostały zamontowane, jedna opona to jest tak plus minus około 5000 zł, no więc tutaj znowu troszeczkę do tego rachunku doszło, ale no ustaliliśmy z klientem, że nie będziemy tutaj rozmawiać o szczegółach, jeżeli chodzi o całkowitych kosztach naprawy. Być może on powie kiedyś tam, albo w jakimś komentarzu napisze, ile faktycznie kosztowało. Dzisiaj, tematem dzisiejszego filmu jest tutaj silnik. Właściwie to fajny silnik Janmar, to jest taki malutki silnik 1640 parę centymetrów pojemności, czyli no prawie 1,6 jak z Poloneza, ale 3 cylindry, mały silniczek o mocy 36 koni i silnik właśnie do nas trafił już wyciągnięty z maszyny, a nawet częściowo rozebrany, ponieważ tutaj klient chciał jakby ustalić przyczynę, co się stało z silnikiem. Według informacji klienta silnik tam był jakiś czas temu remontowany, około rok czy półtora roku temu, no i teraz pojawiły się problemy z uruchomieniem silnika, jego sobą mocą i to zaczęło się pogłębiać. No ale tutaj mamy, będzie widać chyba, albo tu przyświecimy lampką pod światło. Co my tu mamy w tej rurze układu ssącego? To by można powiedzieć, że dosyć grubo takiego piaseczku. A coś takiego jak w tej rurze się pojawiło, czyli za filtrem powietrza, no to nic dobrego z silnikiem stać się niestety nie mogło. A silnik już był remontowany, tutaj były już tłoki nadwymiarowe włożone, bo plus 0,50, gdzieś tu będzie widać, o, czyli tutaj już były nadwymiary włożone, no i w zasadzie ten szlif zrobiony, a jest to monoblok, no i teraz zostało tylko nam, trzeba dorobić tuleje, wcisnąć tuleje, bo tak jak widać, śladów pochłonowania nie ma, ale za to jest dużo rys takich z góry na dół, czyli świadczących o tym, że tutaj doszło do no, szlifowania powierzchni tych cylindrów, no i miejmy nadzieję, że to się uda tutaj, znaczy na pewno się raczej uda uratować, trzeba po prostu zrobić tuleje i na nominał wrócić i wtedy będzie znowu silnik prawie jak nowy, więc w tej chwili to miało pojemności troszeczkę więcej, no bo jakby już przeszlifowane nadwymiary zrobione, to doszło nam troszeczkę tutaj tych pojemności więcej. No a teraz wrócimy do nominału. No ale troszeczkę to niestety też będzie kosztowało. I teraz tak, no skąd się tam powietrze, kurz wziął? No tutaj ten brud to się wziął, albo ktoś zastosował nieodpowiedni filtr, albo wręcz filtra nie zamontował i bez filtra pracował.
bo tutaj niby wszystko było szczelne, też ciężko teraz do końca powiedzieć, no ponieważ tak jak mówiłem, silnik wrócił, przyjechał do nas już rozebrany częściowo i tutaj był, w zasadzie był nawet pomysł, żeby wymienić silnik na kompletnie nowy. O, tu mamy filtr powietrza. Też widać tutaj jak ciągnął brud, więc tędy poleciało, no i być może faktycznie co się dokładnie stało, to teraz już się chyba tak nie do końca wiemy. Jedno jest pewne, dostało się zanieczyszczenie do układu sącego silnika, no i później zrobiła się pasta szlifierska, no i tak ładnie to wszystko powycierało do tego stopnia, że ten silnik nie mógł normalnie już odpalać, no bo stopień sprężania, a to silnik wysokoprężny, no to musi mieć dobre sprężanie, no i jak już nie chciał odpalać, a potem był do tego słaby i jeszcze pewno przy okazji zużywał olej, no to niestety trzeba wyremontować. Szacunkowy koszt naprawy silnika też nie będzie mały, bo to jest mały silniczek, no ale jak się tak policzy, no to plus minus 12 tysięcy netto prawdopodobnie tutaj to wyjdzie. Natomiast no, przy zastosowaniu też może nie do końca wszystkich części oryginalnych, a częściowo dobrej jakości zamienników, bo gdyby to w oryginale zrobić, na pewno by ten koszt był wyższy, bo jeżeli tak plus minus tłok w oryginale, to będzie kosztował około między 1300 a 1500, natomiast w zamienniku prawdopodobnie gdzieś tam za 700-800 zł tłok będzie można kupić, plus no, trzeba dorobić tak czy inaczej tuleje jedno około między 250 a 300 zł na jeden cylinder, no więc też nam tu się troszeczkę uzbiera. I może faktycznie byłoby lepiej kupić nowy silnik, niewiele drożej. Prawdopodobnie by to wyszło, bo tam plus minus oryginalny silnik będzie kosztował 17 tysięcy zł, może 18. Natomiast jest taki mały problem, że na dzień dzisiejszy z dostępnością tych silników i po prostu nie ma i dosyć długi czas oczekiwania na nowy silnik. No a ten silnik pochodzi z ładowareczki takiej małej, teleskopowej. Pracuje w ogrodnictwie, no więc teraz jeszcze jest sezon. No i tutaj klientowi bardzo zależy, by jak najszybciej to zrobić i silnik usprawnić, tak żeby mógł jeszcze w tym sezonie troszeczkę popracować i na siebie, żeby na ten remont może zarobi. No myślę, że tak, że na remont powinien w tym roku jeszcze zarobić, ale no to jakby ciąg dalszy tej naprawy, to dopiero później jak dostaniemy części, no i będziemy składać silnik, a tutaj w tej chwili to tylko taki porozkładany, rozebrany, ale ku przestrodze. Uważajmy na filtry powietrza, stosujmy dobrej jakości filtry powietrza, no i zwłaszcza kontrolujmy, czy oby tamten filtr jest włożony, czy go nie ma przypadkiem, bo może ktoś złośliwie wyciągnął filtr, albo ktoś zapomniał zamontować podczas jakiegoś tam przeglądu. No i druga rzecz, no to też szczelność układu, tutaj też widzimy wytartą, gdzieś obcierało, ktoś jak montował prawdopodobnie silnik po remoncie wcześniej, to gdzieś nie zwrócił uwagę, że wytarło, no i tak tutaj do takiego stopnia to się jest, ale dziury tutaj nie ma, także tędy na pewno powietrza nie ciągnął, zresztą widać, że na całej długości jest ten brud i no tak to może się skończyć, jak się stosuje niewłaściwe filtry, ale też obsługę codzienną, więc tutaj operator powinien właściwie codziennie sprawdzić ten filtr powietrza, zwłaszcza jak to maszyny pracują w takim dużym zapyleniu, a w ogrodnictwie mniej, ale niektóre ładowarki są używane przy budowie na przykład chodników, gdzie tam się robi podsypkę cementowo, cement z piaskiem i tam jest bardzo duże zapylenie, no i wtedy też wystarczy jakaś tam chwila pracy, ten filtr trzeba wyczyścić, bo on się dosyć szybko potem zabrudza, raz, że wtedy jak jest brudny filtr powietrza, to będzie więcej maszyna, silnik będzie więcej paliwa zużywał, raz, że później będzie słabszy, no a w konsekwencji gdzieś tam może dojść do właśnie przedostania się pyłu do układu sącego, no i mamy gotowy. A jak widać, silniczek taki malutki, zgrabny, stara wersja silnika, bo to taki jeszcze bardzo, bardzo prosty silnik,
mechaniczny. Maszyna chyba jest 2008 roku, jeżeli dobrze pamiętam, jak klient mówił. Także to już kilkanaście lat ta maszyna przepracowała. I było dobrze, dopóki się niestety nie wyszlifowało. No tak jak mówiłem, ten ciągnik, tu będziemy niedługo odwozić do klienta. Ten tam czeka za częściami. Będziemy go naprawiać. No i tak to się toczy życie na warsztacie w firmie Korbanek. Tymczasem serdecznie dziękuję za uwagę i oczywiście zapraszam do oglądania filmu na naszym kanale.